Cześć wszystkim. No, ukłon 7. Przeciąg Baldur's Gate 3. Bo ta pani nie będzie z nami zainteresowana. Prawie zginęła w tej walce. Tell me, Sayer. If you leave a poisoned cake in a park and a child dies from eating said cake, are you responsible for the child's death? Rozumiem, do czego pijesz. Rozumiem, że możesz być bardzo zaniedowolona tym, co się tutaj wydarzyło. Też myślę, że popełniłem pewne błędy, ale to nie oznacza, że zamierzam się do nich przyznać. To wina bogów, że nie zainterweniowali. I cannot believe you truly think that. You showed a grieving child the ways of necromancy. Leave these hallowed grounds now. May Kelimvor have mercy on your soul. Oh. I to ci zrobi ulgę. To prawdopodobnie niedługo mogę nie mieć duszy, więc. They got the bad man, Mum, so we're safe now. You don't have to worry about me. I'll be okay. Oh. Ciekawe, czy Bu może, Miniska może porozmawiać coś w stylu masz Bu na pocieszenie. Nie. A to co? Co? Wygląda na to, jakby ktoś był w środku. Człowiecze. I thought I was done for. Lady Luck bless you. Czy żebyś zadar z gilią, czy coś takiego? Co tam w ogóle robiłeś? Sightseeing. What do you think? I filched the wrong baldy and got myself buried for the trouble. Miło z ich strony, że zostawili ci rurkę do oddychania. More like stone shite. Lord Zvan, przekażę mu, że to powiedziałeś. You? You know Baldy? I mean, I shouldn't have filched him. I'll never do it again. I'll prove it. The stone shit. Lord buried me with my hall. Take it all. And tell him I'm sorry. No to miałem na myśli, bardziej żartowałem, ale oddajesz za darmo, no to kto miałby nie wziąć? Rapier plus jeden. Masz strój jakiś ładny, Mińsk. Jaki właściwie ty masz strój obozowy? Fuj. Nałóż to. Od razu lepiej. Dobra. Very well. Czy wy macie coś do powiedzenia? What's up for discussion? I am not leaving until Lily has a goddamned coffin. I'm sorry, but our baby girl... Our baby... Oh. I know, love. I know. If you're here for a burial, good luck. The carpenter around back claims there's a backlog. We asked for a child-sized coffin. But I said it'll take a month. Straciliście dziecko, tak mi przykro. 7 years of age. And murdered. What kind of monster hurts a little girl? Shush, love. We're going to get Lily a coffin, alright? Give her the burial she deserves. Na szczęście mam dobre rzuty na perswazję, więc może wam pomogę. I'm sorry for your loss, but it will be a 10-day before I can take your departed. Maybe more. If you notice any odors before then, treat the body with jasmine, honeysuckle, whatever you can get.
mi, jakbyś była raczej zajęta. Well, there is a serial killer on the loose. Business is booming, unfortunately. Na kogo poluje seryjny morderca? Ciekawe, że mamy tą kwestię, mimo już to rozwiązaliśmy. Can't say. There are 100 theories, but I see no pattern in who comes through me door. Mind you, fear is taking more lives than any one killer. The whole city is on edge, ready to draw steel. I only hope that the worst is behind us now that this killer has been dealt with. Na tym cmentarzu dzieją się jakieś dziwne rzeczy. I deal with the dead, but the Mortalk tends to them and the living who mourn them. If you have any concerns about strange goings on, kindly speak to her. She patrols the graveyard. Good day. Dobra. Czy możemy coś do kogoś jeszcze pogadać w tej kwestii? Chyba nie. Czy dostaliśmy to questa? Chyba nie. Casket will have to wait. What? But for how long? You are not. Okay. Dobra. No to wracam do zwiedzania dolnego miasta. Wrócę, jeżeli znajdę coś ciekawego. No, po zajście, że cieśla był tuż obok. Fully booked. And no. I don't care if your loved one was drowned, strangled, or butchered. I'm not making you a coffin. Nawet dla dziecka ta para jest naprawdę zrozpaczona. Why? Because they have a dead kid. Welcome to half the city. Now, you want to bump someone else to the back of the queue? Fine, but it'll cost you. To dla dziecka, błagam. Jakbyś się czuł, gdybyś stracił dziecko? Lost a kid, and I gave him the best send-off I could. Bloody hells. Fine. Tell them they could pick it up at sunset. Now, get out of my sight. Wszyscy jesteśmy bohatery. Ty, i Bu, i ja. Teraz wróćmy do tej pary. Którędy idziemy? Tędy, okej. I should speak up. I won't bury Lily without a coffin. No one's suggesting that. You've just got to figure this out. Cieśla właśnie robi dla was nową. O nic nie pytajcie. Yes? Why is he... Why would you... He said no questions, honey. So instead I'll say this. Lily was our world. Knowing that she'll be able to put to rest properly makes things... easier. Thank you. Dobra, oznajmy, że odpokotowaliśmy za naszą ostatnią rzeź na cmentarzu i możemy ruszać dalej w poszukiwaniu przygód. Okej, tutaj jest znalazłem jakiś budynek. Nazywa się Loża. Tutaj jest ktoś, kogo znamy. Ten gość od... którego znaleźliśmy przy grzybach. Który chodził z tym łupieżcą umysłu. My surface dwelling friend. How long has it been? I am glad to see you well. I see your tadpole remains in its state of suspension. Your case has set us on quite the detour from our planned expedition work. We've thought about very little else. O, ciekawe. Gdzie jest Omellum?
in the field seeking further subjects for study, though it has been gone for longer than I anticipated. After observing the nature of your tadpole's stasis, we felt it wise to report back to the society. Omeloam went out into the city to seek out further undeveloped infections like yours, but I have heard nothing since. I admit, I'm somewhat concerned. We are usually sticklers for updating one another on our progress. Czy czasem nie jego zwłoki widzieliśmy? Będę musiał jeszcze raz zajrzeć do tamtej piwnicy. Znajdę Omeloam. Gdzie się udał? Omeloam believed the answer to this riddle lay within the city walls and held some connection to the cult of the Absolute. I had the distinct impression it was intentionally keeping its hypothesis from me, as though even the theory would be enough to put me in danger. Why that would be, I can only theorize myself. It is rather outside my area of expertise. Omeloam is most likely safe and well, and simply absorbed in its work. However, it would put my mind at rest to confirm it if you happen across its path. Okej, zajrzymy jeszcze raz do tamtej piwnicy. Przy okazji, masz coś na sprzedaż? Naturally. The Underdark provided us with some most unusual salvage. Plenty to keep an inquiring mind busy. Tutaj nie widzę, żeby miał coś specjalnie ciekawego. Ma dużo składników alchemicznych, ale poza tym ma głównie to, co wcześniej wtedy mu wcisnęliśmy. Dobra, wygląda na to, że musimy wrócić się do tej piwnicy. Nie, to nie było Omeloam. To jakiś inny. No dobra, co znaczy, że Omeloam może żyć? Znaczy, że będziemy musieli go poszukać. Okej, nadal nie znalazłem domu szarzystów, ale tutaj znalazłem kwietny pas. Wygląda na to, że to jest jakiś park miejski czy coś w ten deseń. I szedłem sobie tędy. Okej, nocny ostrzy kalew. Kim ty jesteś? Okej, wygląda na to, że więcej balistów tutaj się pojawiło. Butt kicking, for goodness. Dobra, no to. No to do dzieła. No, ładnie go zamordowałeś. Ciekawe, czy oni między sobą się będą. Nie, to też żniwiarz Bala. Jakiś złowrogi mężczyzna. Będą jakby mieli się między sobą nawalać. Zaraz to zobaczymy. Dobra. Jak najbardziej wygląda na to, że chcą się między sobą nawalać. Nie wiem, czemu są również do mnie wrodzy, ale nie ma to większego znaczenia teraz. Po prostu do nich postrzelam sobie. Te serduszko też ognia. Prawie. Dam im kozję, zobaczę, czy mi będą między sobą będą się nawalać. Nie, zamiast tego wolę walić w cywili.
Okej, to tyle, jeżeli chodzi o twoje ostrze cienia. Buu na razie zostań tutaj. O nie, tylko nie psa, zostaw psa. Dobra. Błyskawica. O nie. To był chyba jeszcze jakiś twój kolega, co? Gdzieś tutaj. Chyba go spudłowałem. Keep out of this, Captain. Do not forget who you serve. Of course, I just thought you might need assistance. I... You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. The fist has a tadpole, but something's off. Not I. We. And we. Do not serve. Defective. Very well. Another offering to Baal. Okej, okay, nie wiem co tu się dzieje. Myślałem się, że niedługo się dowiemy. Dobra, możemy im spuścić ładny słup ognia. U mnie. Przecież on jest nie do zdarcia, więc to mu nie zada obrażeń. Need to find a way forward. Jakby najpierw trzasnął. A niestety. Mam trzask jeszcze, dobra. A najpierw trzask. Dobra. Się odsunę. Słup ognia, czemu nie? I zejdź na dół. A nie, to cię może powalić. Może udać się rzut obronny. Wierzę w ciebie. No, no prawie się udało. Musimy szybko jej pomóc. Buu, byś był taki miły i zajął się tą osobą. Powinieneś być w stanie. Kurczę, ci baliści całkiem nieźle kopią. Bach. Trafisz ich błyskawicą? Trafisz. Dobra, jednego mniej. Ciapek, nie uciekaj! Nie mieszaj się w to. Nie udało ci się chomika kopnąć. Gratulacje. Dobra. Mam nadzieję, że uda ci się nie powalić. Co gdybyśmy spróbowali go przestraszyć? Czy tak nie masz rzut obronny na mądrość dobrych?
Może to jest po prostu słaby stopień trudności. Dobra. Pokaż nam misk, na co jesteś w stanie. Ognia. Nie? Whose battle cry is too high for your hearing? But you should tremble all the same. Oh. To miał być gość dla Bóg. Dobra. Czy możemy cię pośmiać? 56%? Spróbujmy. No, udało się. Ładnie. Dobra, to dla całej reszty, która chciałaby skakać na dół, dostanie piórko spadanie. Dobra. Ty płomień? Czy to? Nie, przywal mu po prostu. Okej, udało mu się odeprzeć ohydny śmiech przez to. Trudno. Dobra, Buu. Teraz musisz biegnąć naokoło. Chciałbym ryzykować twoich małych stópek w skakaniu z takiej odległości. O nie, ciapek! To zadranie. Co on wam zrobił, dranie? Dobra, za tym czym jest? Ładuj się też tutaj. Bramińsk, dokończysz go? Czy jedną broń? Okej. Okay. Co znajduje się za daleko? Okej. Miał linię strzałów? Tak. Dobra. Bu. Zobaczymy, czy jesteś w stanie tutaj podbiec. Podbiegnij tak z grubsza, żeby mógł być w stanie być w zasięgu w następnej turze. Jaheira może walić błyskawicą bez problemu. No chyba za każdy zabity cel dostaje chyba ten stack nie do zdarcia. Dobra. Weź bronię. W następnej turze móc coś robić. Teraz jesteśmy w stanie zadać im obrażenia w końcu. Żeby coś ci przywalić. Boskie uderzenie. Nie, to już.
To jak zaatakujesz, to użyjemy. Przywalnij po prostu. Still breathing, despite everything. Bu, poczach, bu, poczach. Aura mordu. Komik z aurą mordu. Szczerze, nie zaatakowała bu. Tylko Mińska. Ciekawe, czy inni będą mieli też. Dobra, Mińsk? Wycisk. Kim ty jesteś? You know us. Absolute will. Absolute power. Not much time left. This mind cannot bear us. Turns to liquid. Listen close. We learn. We grow. Loosen our clumsy bindings. Aid us. Necromancer, dead. Changeling and tyrant remain at odds. Kill them. You have a place in my grand design. We will be no one's fleshy vessel. Not again. What happened? Why do I taste copper? Time to press ahead. Oh, nie żyje. Oczywiście miała kijonkę. Dobra, ci nie mieli kijanek. Ciapek, nie! Dobra. Ciekawe. Pierwszy raz właściwy absolut próbował się z nami skontaktować. Bezpośrednio. Uderz w imię Bala. O wyznawcy niewczesnej śmierci. Nadszedł czas obdzierać ze skóry, oznajmić naszą obecność. Groza nie może przeminąć. Niech ci pszczołkowie, poszukiwacze przygód, będą krwawym przykładem. Rozerwijcie ich na strzępy, dopilnuj, aby bezużyteczne pięści się nie mieszały. Jeśli jacyś po stronie świadkowie zostaną okaleczeni lub zabici, cóż, będą kolejnymi ofiarami złożonymi w imieniu wszechmocnego Baala. To report this. Need to get reinforcements. Dobra. To było ciekawe. Ale idę szukać dalej rzeczy. Dobra, mamy kolejny dom do zbadania. Przy okazji zauważyłem, że dłuższy skok poza walką jest rytuałem. Tylko w walce jest. Kosztuje. Momencik, wróć tutaj. Teraz cię to będzie kosztowało powalenie. Dobra, momencik. Piórko spadanie. Czy dłuższy skok możesz rzucić na innych? Możesz. To rzuć na wszystkich. Łącznie z Bu. Dobra. Teraz wejdźmy tutaj. Still alive. So that's progress. Skakujcie, dopóki macie skok. Czego brakuje? Rahira, skakuj. Bu też. O, Bu nie może tak wysoko skoczyć, nawet ze skakaniem. A może nie weszło na niego... Nie, chyba nie weszło na niego skakanie. Dobra. Chcę poradzić bez niego.
Alexander Rainforest. Coś ci się przydarzyło, co? The corpse regards you lifelessly. Co ci się stało? Murder. Obviously. A, nawet po śmierci jest dupkiem. Kto cię zabił? He was short, dressed in red. Tym się już zajęliśmy. Dlaczego zginąłeś? The corpse remains silent. It does not know. Kim jesteś? Alexander. Czym się zajmowałeś? Dogs. Ombudsman. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Nadal możemy rzucić. Myślałem, że to się zmieniło. Ale trudno. Rejestr sera. Skuteczne sery, nieskuteczne sery. Woli sery pokruszone na drobne kawałki. Okej, ciekawe co to znaczy niby. Chłopie, martwimy się o ciebie, za bardzo popłynąłeś te konspiracyjne i brennie, prawdę powiedziawszy, stajesz się nudny, idziesz dziś z nami się napić, śpiewająca lutnia po zmierzchu. Lepiej przyjdź inaczej, my przyjdziemy po ciebie, a nie gwarantujemy, że będziemy trzeźwi. Że dostawał pogróżki. Cześć, szczurze. Bla, 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 to już widzieliśmy. Cześć, szczurze, masz coś do powiedzenia? Hello, hello. Ooh, are you the new cheese dropper? I do hope so. I'm almost down to the last crumbs. Co się stało z twoim ostatnim seropuszczaczem? Alexander was his name. He dropped all manner of morsels, but the cheeses were the best. Until the red man visited. Powiedz mi o tym w czerwieni, który odwiedził Aleksandra. A dwarf, all dressed in red. He smiled and held Alexander close, and then Alexander was shouting and struggling, and soon he was all dressed in red as well. So many red morsels fell out of Alexander. They tasted like salt and rust. Very good. Even better than cheese. Rdza. Znaczy chyba chodzi mu o żelazo, które jest we krwi. Aleksander nie żyje. I feared so. A calamity. He dropped such good cheeses. Dokąd poszedł ten krasnolud? Away. To make more people red. And to spill their tasty morsels. Go away now. Your delicious scent makes me crave your morsels. But it would be rude to bite you. Okej. Okay. Dziwny szczur. O, tu jest włas. Reenactment of a Bazigal's death. The only dragon born of Baal's line. But he died the same as the rest of them. Sorry. Nie wiem, jak to aktywowało tą pułapkę, ale... Okej. Okay. Dobra. Co my tu mamy? Jakichś dwóch ludzi. O! Fuj. Kukłaby z gala, który zniósł bla 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 bla. Dobra, została nam tylko jeszcze jedna część. I to będzie gdzieś w kierunku Orin. Więc nie wiem, czy teraz się tym będziemy zajmować. No zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Wyblakły zwój odwrócenia. Przełamywanie uroku, którym związano potężnego smoka, zmuszając go do służby. Okej. Okay.
kojarzę jednego smoka, którego do tej pory znaleźliśmy. I to był... Sorry? Smok Gitianki. Przy okazji, Mińsk jest póki co nas lepszy w otwieraniu zamków, a dodatkowo możemy mu zasadzić bardowską inspirację. I wskazówki. Ja? No to. Dobra, tutaj też będą jakieś pułapki? Notatki dotyczące produkcji nagrobków. Niezbyt ciekawe. Złocona skrzynia. Swój powiew wiatru, agat. Te przejście. Notatki z obserwacji. Notatka zaadresowana do Aleksandra Rainforesta. Dobrze, moi ludzie obserwują ten sklep z nagrobkami od dekadnia. Widzieli, jak spora grupka osób z długich pelerniach weszła do środka i wyszła ledwie garstka. Dziwne przy takim ścisku. W środku powinno być dosyć ciasno. W końcu to mały sklepik. W każdym razie twoja płatność z góry dała ci dekadzień. Jeśli chcesz więcej... Chcesz więcej czasu, płać. Wszystkiego dobrego, Roach Mundur. Dobra. Ten domek, o którym mówi, to chyba domek, w którym znajduje się zejście do siedliska Orin. Więc póki co nie będziemy z tym nic kombinować. My friend. Now we have settled the matter of the guild. I fear there is something I must tell you. You and Boo both. Znowu przez przypadek na ciebie kliknąłem, ale skoro już jesteśmy, to możemy pogadać. Minsk and this Stone Lord, they are one man. The same one man. And that same one man is Minsk. Nie! Minsk! Nie ma... O, rozpaczy! Niestety, nie może być! Please, my friend. Your noble tears will not make the confessing any easier. I wish to believe the Stone Lord's evil was the worm alone, attainting my thoughts with foul dung. But I see now the dung was within Minsk all along. So I wonder... If Minsk can be a villain, and Nine Fingers a hero, must it be so with all creatures? Is there good and evil within us all? Boo calls this nonsense. Less thinking of bad thoughts, says he, and more breaking of bad bones. But still, I would hear what you have to say on the matter, my friend. Myślę, że to jest 50. okaz tego, jak gra okazuje pewien relatywizm moralny. Znaczy, że nie ma dobra i zła, wszystko jest odcieniem szarości. Co z jednej strony, że bardziej odpowiada prawdziwemu życiu, a z drugiej strony trochę, no nie wiem. Każdy ma w sobie potencjał, by czynić dobro. Po prostu u niektórych jest on ukryty głębiej. Jeszcze nie gubił go po drodze. I see. In the case of Nine Fingers, perhaps it was all bunched up in that finger she lost. It shall be for Minsk and Boo to be her virtuous pinky. It is strange. A worm sits within my skull, twisting my thoughts. But it is you that have made Minsk see the world anew. You, my friend, are the true parasite. Dzięki, Minsk. To wiele dla nas znaczy. Let us go crack villainous skulls so that the virtue might leak free. Yes, Boo. I am becoming something of a philosophizer.
Trochę ostatnio filozofuję. Chyba byłoby lepiej, gdyby to przetłumaczyć jako chyba ostatnio trochę, ostatnio filozuję. Bo filozofizer to nie jest filozof. Dobra. Może jeszcze z nim pogadamy, ale później. W sumie było... Cholera. Była wspomniana kwestia o tym, że był zamieniony w kamień. Ale nigdy o tym nie wspomniał, więc może to jeszcze uda się nam z niego wydusić. Dobra. To tyle, co? Dobra. Wynośmy się. A będę musiał zajrzeć, gdzie się znajduje ten dom. Jak tu ująć? Dom Szaritów, bo nie mogę go znaleźć. A zobaczcie już, bo to chyba całe miasto. No dobra, zobaczymy. Boo is trying his best to explain, but I still do not understand your anger. Do not hide behind your hamster, Ranger. You do not understand because you do not listen. We were the first to discover the cult, and if you had only waited, we might have marshaled our numbers and... Good does not wait for evil to button up its breeches. When it offers buttocks for the smacking, Minsk and Boo greet cheek with hand. Może nie odzywajmy się. This mess falls on our heads, Minsk. The city under siege, its people poisoned by the cult. It all might have been avoided if you had just put your feelings aside and listened. Żadna z tych kwestii nie brzmi fajnie. Nie brzmi miło. Pamiętaj, że Minsk słucha tylko ciebie. You mean the doppelgangers? It is no comfort to me that my face made this fool all the easier to lead. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps, than any of this. You forced me to leave you behind. But this is where Minsk falls short of the understanding, Jahira. What else is a berserker for, if not to charge into danger ahead of his Wiklaren? Wiklaren? Minsk, I am not your witch. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Boo agrees. You're a queer kind of witch. But this city is a queer place. And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. The titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does, and charges in to make a mess, Jahira does as Jahira does, and finds a way to save us all anyway. To, co o czym wspomniał, wiedźma, to nie jest po prostu wiedźma. Skąd on pochodzi, berserkerzy, służył jako ochroniarzy wiedźm, powiedzmy. Dokładnie nie znam tego loru, bo to było bardziej wyjaśnione w Baldur's Gate 1, tylko się tak trochę o tym dowiaduję w dwójce. Ale w każdym razie Minsk był ochroniarzem pewnej wiedźmy i w jedynce z tego, co kojarzę, właśnie jak się ich zatrudnia, to zatrudnia się w parze. I zawalił, bo ta wiedźma zginęła pomiędzy jedynką a dwójką. No, w dwójce de facto może dostać jedną z postaci, może zostać jego nową wiedźmą, jakby. Teraz chyba stwierdził, że Jahira jest jego wiedźmą. Czyli powiedzmy taką, no...
osobą, za którą on odpowiada i którą musi chronić. O. O, słodziak z ciebie. Czyli mówisz, że nie dało ci to w ogóle do myślenia? Well, at least you're getting to know him a little better. I am your friend, Ranger. I am not your witch. There will be no ointments or healing balms. Not even for Boo? O, Jaheira, łamiesz serce biednemu Minskowi. Dobra, chciałem się położyć spać. I dobra, możemy opuścić obóz. Jaheira, możesz nas wszystkich przyspieszyć. Momencik. Coś zobaczyć. Jeżeli to rzucę na wyższym poziomie, kiedy to jest rytuał, to czy zużyję mi komórkę czaru? Nie. No, to przydatne. Ale poza tym rzućmy ucztę bohaterów. To jednak przydatne jest. O, sorry, nie rzuciłaś na Bu. Zapomniałem o tobie, Bu. I nażryj się, Bu. 32 punkty życia. Zdecydowanie więcej. Też nie zauważyłem, żeby przeciwnicy w ogóle zwracali uwagę na Bu. Dobra, chciałem pójść na odpoczynek, ponieważ Dom Żalu znajduje się tutaj. Cokolwiek ma serduszko do zrobienia, to gdzieś tutaj. The House of Grief welcomes you and stands ready to ease your troubles. Nie wiem, czy rzeczywiście nas mile przywitacie. Welcome to the House of Grief. Or perhaps welcome is the wrong word, Shadowheart. There's been some debate whether you'd even show up and face the consequences of your actions. I assumed you'd try to flee like a craven. Spare me your venom. I'm sure the Mother Superior will have plenty of her own. All in due time. Przepuść nas. As I said, in due time. First you submit to the mapping of the heart. Only then can we know what is to be done with you. Mapowanie czego? This is the House of Grief. We strive to help those whose hearts have grown heavy. Be it with anger, melancholy, grief, or treachery. Submit to the mapping and reveal what lurks in your heart. If you consent, follow me. If you do not, leave. Okej. Okay. Co złego może się wydarzyć? O ile nie planują na nas jakieś zasadzki. The mapping will begin shortly. Mam tutaj siąść? You seek to be unburdened, yes? The mapping of the heart can reveal the way. Yet there is another here whose need is great. That voice. Allow me. I think I'm supposed to do this. Dobra, siadaj. Do you know why you are here? There is something I lost. No. Had taken from me. My family. My life. I want it all back. Loss is a gift, girl. Do you still not understand that? Now give me the true answer. What is your purpose in being here?
Nie wtrącajmy się. The artifact. I was sent to retrieve it. At any cost. And who tasked you with this mission? The Mother Superior of Shah... It's you. Give me the honor of my name. In full. I can't. My memories... I know what's in that head of yours better than you do, girl. My name. Mother Superior... Viconia de Vere. Viconia! ...to recognize your betters. Good. Viconia de Vere. If only Char would bless me with the forgetting of your face. You... Bo would have recognized your foul scent, if not for all this evil Sharon incense. Myślałem, że ta dwójka jest jedynymi postaciami. But you would be wise to not interfere in what is to come. Now descend. You have much to answer for. Oh, a projection. Let us find her in the flesh then. So I can give her a hug. Tak. Viconia jest jedną z postaci Baldur's Gate 2. W jedynce w sumie nie jestem pewien. I tak, jest drowką. Jest drowką. Jest kapłanką Shar. W dodatku, jak to się mówi, można ją naprawić. Znaczy chyba. Nigdy jej nie brałem do drużyny, więc nie wiem. Ale najwidoczniej nie taka jest... Nie taka jest wersja, którą przyjęli w tej grze. Tak i... Baldur's Gate 2 zdecydowanie ma mniej zmarszczek na twarzy. Klasztor.